obrady 18 sesji Rady Miasta Gdańskich. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Komendy Ratowej Policji. Przybliżą na temat właśnie na temat. Tematem są właśnie konsultacje na temat antyzakrowych powiatu gdańskiego na 2015 rok. Oddaję już Państwu głos. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Wójcie, zbieramy się w goście. Mam przyjemność, oczywiście obowiązek, mam jest tutaj mocno nałożony, przedstawić Państwu w ramach konsultacji społecznych mapę zagrożeń. Jest to nowy program, który narzucony został przez Komendę Główną Policji na wszystkie komendy w całej Polsce. I tak pokrótce chciałem tutaj przedstawić, no co tak konkretnie chodzi. Mianowicie ma zostać wyrzucona mapa zagrożeń ogólnopolska na cały kraj. Żeby to zrobić, na każdą komendę powiatową w przypadku obowiązek, aby przeprowadzić konsultacje społeczne z lokalnym społeczeństwem. I tak też tutaj to robimy. Chodzi generalnie o to, żeby Państwo jako osoby, które mają bliski, bardzo bliski kontakt, czyli w takiej sytuacji, gdzie mieszkańcy skarżą się, uskarżają się na problemy typu przestępczości, zakłócenia mamy porządku, jeśli chodzi o wytoczenie. To nam umożliwi, aby wskazać miejsca, które są, wskazać na mapie, miejsca, gdzie, które są najbardziej zagrożone, a tym samym będzie to nam wskazywało, gdzie te służby nasze policyjne trzeba będzie dyslokować, aby przeciwdziałać temu typu sytuacjom. Aby to zobrazować bardziej, to przedstawię mapę zagrożeń powiatu rosyjskiego, która powstała w oparciu o dane za 2015 rok. Dodam jeszcze tylko tyle, że mapa zagrożeń będzie tworzona co kwartał w oparciu o właśnie sugestie Państwa, a także o dane nasze, które będą wykazywały, gdzie takie miejsca są najbardziej zagrożone. Myślę, że w niedługim czasie będzie możliwość tego zweryfikować, bo na stronie internetowej taka mapa zagrożeń zostanie umieszczona i każdy z Państwa, każdy obywatel, każdy taki tak zwany psychologiczny będzie mógł to zajrzeć i wiedzieć, że załóżmy na gminie takiej i takiej, czy tam miejscowości określonej jest duża przestępczość, czy również gdzieś się ludzie wyjeżdżał, może teraz swojego powiatu, swojej gminy, lub będzie mógł taką weryfikację robić poprzez określenie tych zagrożeń, a tym samym w jaki sposób się zabezpieczyć, jeżeli będzie się obawiał. I tu może zacznę od ci Państwo sobie osiągnę. Myślę, że po tej prezentacji, po opisaniu, prosiłbym Państwa, aby jeżeli są takie sytuacje, problemy dowody się, aby przedstawić się nam, my to skrupulatnie zanotujemy i postaramy się w najbliższym czasie, żeby spowodować to, aby te problemy, może nie wszystkie, ale w dużym procencie zniknęły. I to jak widzimy tak, mamy wkrótce to przeczytam, tylko mapę zagrożeń należy traktować jako jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym realizowany w partnerstwie między instytucjami i społecznym. Mapy zagrożeń powinny służyć optymalnej dyslokacji sposobów sprzętowo-kadrowych policji oraz podmiotów pozapolicyjnych. Mapy zagrożeń mogą być prezentowane zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej. Powinny zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej, wyrażoną obok danych statystycznych, dostępność baz, m.in. przez wyniki badań opinii społecznej, ale także istotne wnioski płynące z debat społecznych oraz przekazane przez dzielnicowe gminy podmioty pozapolicyjne. I tu jak widzimy, mamy pokazany ogólny czas reakcji na zdarzenie. Jest to średnia czasu, jaka po zgłoszeniu na policję przez pokrzywdzonego policjanci dojeżdżają na miejsce. Miejsce zdarzenia, miejsce interwencji. I tu jak widzimy, jest to w roku 2014 było 6 minut, natomiast w 2015
zeszło do 4 gmin, czyli praktycznie minuty krócej. Jeśli chodzi o obszar wiejski, to mam 11 gmin, ponad 11 gmin dojeżdżało. W 2014 dojeżdżaliśmy na interwencję, natomiast w 2015 niecałe 10 minut. Tutaj mamy wykaz ilości wyprowadzonych interwencji. Ja tu się postaram, żeby nie przedłużać tego, w skrócie opisać tylko, jak to było na terenie na terenie powiatu. I tak jak tu widzimy, powiat radzyński, ma w 2014 roku 4867 interwencji, natomiast w 2015 4525. Także tutaj jest nieznaczny spadek. W 2014 roku było 927 zdarzeń, natomiast w ubiegłym roku było 819, co też daje znaczny spadek. Tutaj jeszcze odnosem do gminy Rady Podlaskiej. Widzimy, że w 2014 roku było 124, natomiast jeśli chodzi o 15, 93. Jeśli chodzi o przestępczość kryminalną w 2015 roku kontroli powiatu radzyńskiego, to jak widzimy, powiat radzyński było w 2014 roku 418, tego typu zdarzeń w 2015 367. Jeśli chodzi o samą gminę Radzyń, to mamy 54 i nieznaczny spadek do 46. Jeśli chodzi o przestępczość w 7 kategoriach, i tutaj, żeby objaśnić to, jeśli chodzi o 7 kategorii, to chodzi o przestępstwa typu kradzieże, złamanie, kradzieże, bójki, pobicia, zniszczenia mienia, uszkodzenia ciała, kradzieże samochodów. Tak jak widzimy, na 14 roku na całym powiecie radzyńskim było 226 tego typu zdarzeń, natomiast w 15 175, czyli znaczny spadek. Jeśli chodzi o natomiast samą gminę Radzyń, to było 33, blisko ponad połowy spadek w roku 2015. Tutaj mamy przestępczość gospodarczą za cały 2015 rok i tutaj, jeśli chodzi o powiat ogółem, było 40 zdarzeń w 2014 roku, natomiast w 2015 74. Jeśli chodzi o samą gminę Radzyń, to widzimy, że są tu liczby, cyfry niewielkie i tak jak w 2014 roku było 6 zdarzeń, natomiast w 2015 2. Jak powiedziałem wcześniej, nie tylko przestępstwa są brane pod uwagę, ale również wykroczenia szczególnie uciążliwe, które później będą opisane szczegółowo, o które to konkretnie chodzi, ale ogólnie, jak widzimy, na całym powiecie w 2014 roku było tego typu wykroczeń wyjawionych przez Policję Radzyńską 991. W 2015 nastąpił spadek do 810 wykroczeń tego typu. I odnosząc się analogicznie do gminy Rady Podlaskiej, w 2014 roku było 77, natomiast w 2015 42. I tutaj mamy to rozbite na poszczególne wykroczenia, tak, wykroczenia przeciwko porządkowi spokojowi publicznemu. Ogólnie w 2014 roku było 80 tego typu wykroczeń, w 2015 102. Jeśli chodzi o gminę Radzyń, widzimy, że też są niewielkie liczby. W 2014 było 3 tego typu wyjawione wykroczenia, natomiast w 2015 6. Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko czynności publicznej, w 2015 roku tego typu wykroczeń wyjawiono 166, w 2015 116, również jest znaczny spadek. Jeśli chodzi o Radzyń, 16, gminę Radzyń, w 2014 roku było 16 tego typu zdarzeń, wykroczeń, natomiast w 2015 tylko 7. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, to mamy również analogicznie powiat, cały powiat w 2014 roku 189, w 2015 181, sama gmina Radzyń 22, w 2014 i 7 tylko w 2015. Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, czyli tak zwani osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, czyli tam przy sklepach lub innych miejscach, gdzie obowiązuje zakaz. Na terenie całego powiatu tego typu wykroczeń było 556, w 2014 roku, w 2015 natomiast 411. Jeśli chodzi o samą gminę Radzyń, to
14 było 36 wykroczeń, natomiast 15 22. W tej chwili opiszę sytuację, która wygląda na drogach naszych i tutaj, jeśli chodzi o powiat ogólny. Jeśli chodzi o gminę Radzyń Podlaski, to tutaj w 14 było 6 wypadków drogowych i o jeden więcej w roku 2015. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ogóle, jeśli chodzi o cały powiat, w 14 roku było 10 wypadków śmiertelnych, natomiast w 15 o jedną osobę mniej. Jeśli chodzi o gminę Radzyń Podlaski, to tutaj statystyka jest taka, że no, w 14 i 15 na terenie gminy Radzyń zginęło po dwie osoby. Tutaj jest nadana liczba wypadków drogowych przyczyn na 10 tysięcy mieszkańców. I tak, jeśli chodzi o powiat ogółem, to liczy osób 60 606, natomiast jeśli chodzi o gminę Radzyń, jest to 8088 osób. I przeliczenie na te osoby, jeśli chodzi o 14 rok, to liczba wypadków wynosi o 9,73 w 14 roku, natomiast w 15 8,91. Tutaj mówię o ogólnej odpowiedzi, jeśli chodzi o samą gminę Radzyń, to było tego typu przyczyn na te liczby rzeczywiste. Wychodzi na to, że jest w 2014 7,41, natomiast w 15 8,65. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przyczyn na 10 tysięcy mieszkańców. I tu w 2014 wychodzi, że było, wynika, że jest 1,65, natomiast w 15 znaczny spadek, nieznaczny spadek, 1,48. Jeśli chodzi o gminę Radzyń, to było 2,47, jeśli chodzi o 2014 rok, natomiast w przypadku 2015 to na tym samym poziomie 2,47. Tutaj liczba wypadków przyczyn na 100 km dróg publicznych. I tak, jeśli chodzi o 100 km dróg publicznych, o sam powiat jest to ponad 1654 km. Natomiast jeśli chodzi o samą gminę Radzyń, jest to 137 km. I tu, jak widzimy, statystyka wynosi 3,56 ogółem dla powiatu, całego powiatu w 2014, natomiast w 2015 3,26. Jeśli chodzi o samą gminę Radzyń, to w 2014 4,37 i w 2015 wzrost delikatnie 5,10. I tutaj, jeśli chodzi o Radzyń, zdiagnozowane zagrożenia oczekiwania zgłoszone przez lokalne społeczności, jeśli chodzi o gminę Radzyń, to jedynie było zgłoszenie, zdiagnozowane zagrożenia w 2014 roku, wniosek o skierowanie służby ruchu drogowego w rejonie miejscowości Granica Radzyńska w związku z przekroczeniem prędkości przez kierujących pojazdami. Drodzy Państwo, jeszcze raz wrócę do tego, że tutaj przedstawione są suche liczby, które generalnie wszystkim wszystko mówią, tak? My to opieramy się tylko na swojej tej policyjnej statystyce. Natomiast tak jak dzisiaj wspomniałem, te konsultacje społeczne mają polegać na tym, iż być może są takie sytuacje i sprawy, o których my nie wiemy, a Państwo po prostu posiadają wiedzę w tym zakresie i chcieliby po prostu nam to przekazać, byśmy my z kolei mogli, że tak powiem, tym problemem się zająć i pomóc tym mieszkańcom w normalnym egzystowaniu. Także tyle, dziękuję. Dziękuję. Również może ktoś z Państwa radnych, z Państwa sołtysów chciałby zadać pytanie. Ja chciałam zapytać, czy spadek tej przestępczości, no, w różnych kategoriach jest może znikomy, ale jednak spadek, czy to jest na przykład wynik większych patroli, czy bardziej społeczeństwo może angażuje się i z wami pracuje, żeby to po prostu przeanalizować i na przyszłość wiedzieć, jaki to jest mógł iść. Czy jak to jest właśnie zasługa? No na pewno wasza, bez dwóch zdań. Ale... Chodź,
tak, na spadek tych przestępczości ma wpływ wiele czynników. Na pewno jednym z ważnych czynników jest to, że działania policji, tak, prawidłowa dyslokacja tych służb, widok policjanta często munduru, tak, powoduje to, że człowiek, który myśli o tym, żeby coś zrobić, jakieś głupstwo, no nie jest to, nie widząc tego policjanta, no, że tak powiem, no, nie robi tego, co zamierzał. Również często i gęsto zresztą, no, staramy się represjonować jakiekolwiek ujawnione wykroczenie też przez przestępstwo, tak, bez jakichś tam dodatkowych jak najmniej wyjaśniając, jak najwięcej prowadzić represji, czyli sporządzać wniosek do sądu, czy też karać, ponieważ z doświadczenia i z ogólnych tam informacji wynika, że często samo pouczenie nie wystarczy, tak, bo jednak często ludzi przemawia ta represja, że tak powiem, pieniężna, tak, czyli musi ten człowiek później iść do sądu, musi być tam ukarany i czy zapłacić jakąś grzywnę. Również to, że społeczeństwo się zmienia, tak, czyli jest większa świadomość tych ludzi. To też powoduje, że ci ludzie, no, słysząc, widząc, wychowując swoje dzieci w innym kontekście, w innym nastawieniu do świata, do życia. Dzięki temu powodowałem to między innymi tym, że wielokrotnie są akcje, również ze strony policji, gdzie ta młodzież, bo to głównie młodzież jest uświadamiana, tak, co można robić, czego nie można robić, czy można sobie po prostu, no, zepsuć życie, przyszłość. Także mówię, to na to wszystko mają dużo czynników. Dziękuję. Już odpowiem na to pytanie. Powiem tak, jak to zauważyliśmy, następuje spadek przestępczości takiej tak zwanej kryminalnej, czyli tej typowej kryminalnej, czyli tych kradzieży, rozbojów, pobić. Tu jest znaczący spadek. Natomiast no tutaj nie ukrywamy, że następuje z roku na rok, zwiększa się ilość przestępstw internetowych, tych oszustw. Tak? I tutaj generalnie, no, nie mamy do końca takiego wpływu na to, na tego typu zdarzenia, tego typu przestępstwa. Ponieważ niejednokrotnie, no, ludzie, wiadomo, chcą taniej kupować rzeczy przez internet, szybciej. No i te osoby, które są po tej drugiej stronie, które oferują jakieś przedmioty do sprzedaży, no, nie zawsze są, że tak powiem, szczere, tak? Tutaj często ludzie wprowadzają włącze, co zmieniają konta. No, dlatego trudno jest tę sprawę, że tak powiem, komuś dowolić, a drugi powód, przyznam się szczerze, że naprawdę jest znaczący wzrost. Przykład nawet często, mimo że akurat na terenie mineralnym, czy w ogóle tutaj rozmiarskiego nie ma, zdarzają się, ale rzadko, przestępstwa tak zwanego wnuczka, czy też na tak zwanego policjanta, być może Państwo na pewno, być może na pewno słyszeli o tego typu sytuacjach w mediach, tak, czyli w telewizji, w gazetach, gdzie często, no, opisywane są sytuacje, kiedy ludzie tracą z oszczędności swojego życia na skutek sytuacji. Tutaj też są prowadzone akcje informacyjne mające na celu to aby głównie te osoby starsze, tak, uczulać na tego typu sytuacje, tak, żeby weryfikować to, żeby nie od razu na daną sytuację tam wiedzieć i oddawać te pieniądze swoje, wypłacać. Także tutaj naprawdę jest dużo pracy i postaram się robić tutaj służby. Dziękuję za takie miłe słowa, ale myślałem, że zaproponuję do Państwa, że być może są jakieś problemy, mówię, że nie ma, tak, żeby słyszycie, tak, w tej chwili. To się wszystko nagrywa. Tym bardziej właśnie. No to my mamy troszeczkę taką niezależną sytuację, bo jak my tutaj podnosimy głos i mówimy, tak, potrzebujemy tej kontroli zmarzonej miejscowości takiej czy innej, powiedzmy, to później mieszkańcy niekoniecznie są zadowoleni. Ale proszę pamiętać, że to jest robione tylko i wyłącznie dla nich. Bo to jest dla dobrej, i samych, i dzieci, i po prostu każdy z nas może się stanąć w takiej sytuacji, że dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, tak? I że dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, to wiadomo, nie zawsze to można to zareagować, ale generalnie, no,
jest tak, że jeżeli ludzie są trzeźwe na drodze, no to jest to, że tak powiem, będę zawsze tak uczytnym, ale cierpienie, tak? Nie ma na to, że tak powiem, zmożliwe osoba, która spożywa alkohol, która się dała za kierownicę. Dlatego między innymi jest tyle tych akcji, tyle tych badań. To mówię, to jest problem o złości, a wręcz przeciwnie, to jest dla dobra lokalnej społeczności, żeby ich dzieci, nasze dzieci, które wchodzą do szkoły, czuły się bezpiecznie na tej zasadzie. Z tego, że rzeczywiście mimo wszystko mamy tutaj interwencję mieszkańcy, to jest z tego, że jednak nie miały, ale jeszcze mimo wszystko są to osoby, które spożywają alkohol i wydziane w całym kraju. Trudno jest to zrozumieć, myślę, że w większości tutaj osób, ale także cieszymy się, że są to obawy, są to rynkowe i one będą w tych miejscach, które ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Powiem tak, każdy drogi jest narażony na niebezpieczeństwa, szczególnie pieszy czy rowerzystów, bo on jest niechroniony, tak? I tutaj naprawdę to, że załóżmy wprowadzone zostały przepis od jakiegoś czasu dotyczący powiedzmy pieszy, poza prędzą podobną, że musi obowiązkowo nosić kamizelkę, no to to nie jest tak, że to jest zrobione, żeby zrobić. To jest dla dobra ludzi. Widzimy teraz, każdy z nas praktycznie 99% podejrzewam z osobami, które mają pojazdy, jeżdżą samochodami. Każdy się spotykał wielokrotnie z taką sytuacją, że jadąc, no nie widział tego pierwszego, czy też rowerzysty. Nie oszukujmy się. Także tutaj, widząc osobę ubraną w taki oblak, no jednak to daje poczucie bezpieczeństwa i temu kierującemu. I głównie ten, co to jest na drodze. Także tutaj mówię, no, będziemy dalej na to reagować i będziemy zwracać uwagę, tak, trzeba będziemy represjonować to odpowiednio, tak? Bo to jest bardzo ważne. Najważniejsze życie, zdrowie, że tak powiem, ludzkie. Ale mimo oświetlenia rowerzystów i karuselek, kierowcy dużych pojazdów mają za nic nieraz rower. Nie patrzą na to, że no co to rower taki mały jedzie, nie? Zgodzę się z panią z tym, no państwo słuchajcie, no, na pewno rzeczy no, nie mamy wpływu, nie muszę na to zareagować, bo samo to, że już ten idący wieczór czy kierujący rowerem ma ten obraz, to już jest dużo nawet na tego, że tak powiem, kierującego tym kierem, który nam się na nim nie dowiedział, tak? Ja wiem, że zachowania kierowców są różne i to też do końca nie zrobimy, żeby było inaczej. Tak? Zawsze będzie jakaś tam patologia i odstępstwo od normy. Ale mówię, no tutaj trzeba starać się robić różne akcje, aby to społeczeństwo uświadamiać się. Jak widzimy, przynajmniej ja tutaj ze swojego doświadczenia widzę, że no, sporo tych osób jednak jest ubrane w te kamizelki, czy też i rowerzyści też często mają to oświetlenie, które też jest generalnie ważne. Tak? Dziękuję wszystkim. Ja również dziękuję, tylko jeszcze jedno słowo. Gdyby ktoś chciał po prostu moralnie, no nie są sobie na forum, ale chciałby po prostu bez kamer, jest tak, że powiecie jakieś problemy, zapraszam na komendę. Dziękuję na pewno. Także zapraszam. Dziękuję.